Serdecznie witam wszystkich w takim uroczystym dniu. Witam rodziców, nauczycieli, opiekunów, no i was, uczniów, którzy dzisiaj dostaną wręczone nagrody za najlepszy absolwent w danej szkole. Mamy też reprezentację silną młodzieży, którzy sportowcami są, którzy dostaną też stypendia. Mamy też osoby, które dzisiaj chcemy nagrodzić w konkursie wiedzy o społeczeństwie, o samorządzie w zasadzie. Także bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich witam. Jest to dla nas szczególny dzień, właściwie dla nas szczególny dzień, bo ci, co kończą szkołę, to rozpoczynają praktycznie nowy etap. Myślę, że dużo z was rozpoczyna studia lub będzie się dalej, będzie się kształcić, czy będzie zdobywać jakiś zawód. Także myślę, że jakiś etap się kończy. I wchodzimy troszkę w dorosłe życie już, nie? Także na pewno jest to bardzo ważny moment. O sportowcach trochę powiem. To są młodzi ludzie. U Patryka to już nie wiem ile razy on tu u nas jest. Co roku praktycznie dostaje stypendium, ale widać, że chłopak się rozwija. Jest w reprezentacji Polski juniorów. Razem z Grzębą, tak? Także widzicie, żeglarstwem Chojnice, powiat chojnicki stoi. I tutaj naprawdę duże ukłony i widzę, że chęć macie i do nauki, i do sportu. To jest ważne. Mamy dziewczynę, która też jest sportowiec. Laura. Laura? Tak, Laura. Także są to takie momenty, gdzie można podziękować i też wyróżnić i nagrodzić was tutaj dzisiaj przez naszego mojego kolegę, pana Marka Jankowskiego, członka zarządu, pana przewodniczącego Komisji Edukacji, pana Macieja Jankowskiego. Jakubowskiego, przepraszam. Także proszę państwa, żeby nie przeciągać, jeszcze raz wszystkim gratuluję, życzę powodzenia, życzę udanych wakacji też. Myślę, że niech to się spełni. Pogoda idzie, także jest wszystko ok. Tu najlepszy absolwent szkoły. Może tylko przypomnę, że najwyższą średnią w szkole imienia Filomatów Chojnickich, średnia 5,83, osiągnęła Joanna Warnik. Jeszcze dwóch najlepszych wymienię tylko, tak? Pozostali troszkę mają niższą średnią, ale chciałbym też właśnie pokazać, że wysokie średnie to jest naprawdę sukces. I tak, drugie liceum ogólnokształcące, Kamil Ryduchowski, 5,53. I liceum ogólnokształcące imieniem Wincentego Pola w Czersku, Filip Kegel, 5,53, tak samo. Joanna Warnik, prosimy. Kamil Ryduchowski. I Filip Kegel. Gratuluję. Lepszego. Piątek możesz podać, czy nie dacie? Kolejna osoba, Paweł Krauz. Gratuluję. Lepszego. Dziękuję. Proszę. Marzena Kudzio. Gratuluję. Marcin Nadal. Z jakiej szkoły? Technikum imienia Stefana Bieszczka. Dominika Ringel. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Pani Kolejna. Absolwentka Paulina Lemańczyk. Medyczno-społeczny zespół szkół policyjnych. Joanna Warnicka. To samo nazwisko, pewnie też. Inna szkoła, co? Technikum numer 3 imienia profesora Rusza. Krystyna Meger,
również medyczno-społeczny zespół szkół policjalnych. Marlena Kręcka, zasadnicza szkoła zawodowa Brusa. Joanna Górnowicz, technikum imienia Augustyna Szprengla. Stanisław Sabiniarz, szkoła policjalna w Chojnicach, centrum kształcenia zawodowego ustawienia. Lidia Synak, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, również z akademii. Karolina Rudnik, technikum numer 2 w Chojnicy. Paulina Nowakowska, zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2 w Chojnicy. Natalia Rybowska, kaszubskie liceum ogólnokształcące. Bartłomiej Kołatka, liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Brusie. Proszę Państwa, taka techniczna sprawa. Na dole w kasie są pieniądze dla absolwentów i dla sportowców. W jakiej wysokości? Absolwenci 400 zł. Sportowcy mają po 1000. Jadą na mistrzostwa, nie? Wiedza o samorządzie, dyplom dla Agaty Laski ze zajęcia pierwszego miejsca w etapie powiatowym. Martyna Miszewska. I Krzysztof Walsiński. Radosław Wrocławski. Konkurencja powiedzą. Proszę bardzo, lasu przełajowo. Chojnica. Talent nam się rozbija. Kacper Żywiczka. Nie wiem, czy kasa. Laura Szulc. Gratuluję. Mateusz Brzępa. Mateusz Brzępa. Rozwija wszystkiego lepszego. No i tutaj mamy. I Patryk Kosmowski. Pamiętam Patryka, jak był taki. Ja też. Jak na szybko. Dziękuję. Mateusz to samo.